Podstawowa zasada teraz udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli chodzi o udzielanie pomocy, jeżeli zatrzymanie nastąpi w domu, na łóżku, poszkodowanego trzeba położyć na twardym podłożu. Przemysław, zaprezentuj w jaki sposób. Przykładamy ucho te swoje do twarzy poszkodowanego i nasłuchujecie. Trzy osoby oddycha i jednocześnie patrząc na klatkę piersiową i trzymając rękę, czy się klatka piersiowa unosi. Ile czasu? Nie sekunda, nie dwie sekundy. 10 sekund. Przez 10 sekund jesteśmy w stanie zobaczyć, czy osoba oddycha. Teraz, jakby ktoś mi powiedział, jeżeli osoba będzie oddychała w ciągu 10 sekund 10 oddechów, czy to jest dobrze? Nie dobrze. Trzeba tak mniej więcej wiedzieć, że prawidłowo są 2-3 oddechy w ciągu 10 sekund. Tak najlepiej zapamiętać 2 do 3 oddechy. Jeżeli jest jeden oddech taki na 10 sekund, to też jest źle. Linia słupkowa, każdy wie, jak to wygląda. Układamy ręce na środku i uciskamy 30 uciśnięć. 30 uciśnięć cały czas uciskamy. Po 30 uciśnięciach są dwa oddechy ratownicze. Oceniamy czytelność. Jak sprawdzamy czytelność? Halo? Słyszy mnie pan? Proszę otworzyć oczy. Czoło żuchwa. Czoło żuchwa. Udrażniamy drogi oddechowe. Oceniamy oddech. Przykładamy ucho. Patrzymy na klatkę piersiową, czy klatka piersiowa się unosi. Osoba nie oddycha. Dzwonimy na numer jaki? Dobrze, dzwonimy na 112 i ja odbieram 112 i mówię, halo, słucham. Proszę. Ale co się stało? Ciocia nie przytomna. Dobrze, czy cię oddycha, czy nie oddycha? Nie. Nie oddycha. Będziesz prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową, masaż, tak? Serca. Wiesz, jak się prowadzi? Wiem. A na jaki adres karetkę potrzeba? Ulica Starowiejska 17. Dobrze, ulica Starowiejska 17. Jeszcze może dyspozytor się spytać numer telefonu, z którego dzwonisz. Jeżeli powie, że przyjął całe zgłoszenie, rozłączy się, to on wtedy, bo ma się pierwszy rozłączyć, tak? I wtedy dalej postępujecie. Czy zadzwoniliście i co osoba nie oddycha, robimy 30 uciśnięć klatki piersiowej. Głośno liczymy. Proste. 2 wdechy. No nie musicie dmuchać, bo możecie tak dotknąć tylko 2 wdechy. I dalej. 30 uciśnięć. I dalej. 2 wdechy. 30 uciśnięć. I dalej. Robimy. Wszystkie manekiny pracują. 30. 2 wdechy. 30 uciśnięć. Dalej. Patrz, ja ci pokażę. Źle masz ręce. Zobacz, patrz. Wszystkie elektrody mają pokazane miejsca przyklejenia tych łyżek, w które miejsce trzeba przykleić. Jedną łyżkę się przykleja zawsze z prawej strony, drugą łyżkę się na poszkodowanym przykleja z boku tutaj z lewej strony. Niektórzy też pytają dlaczego, ponieważ ma to spowodować pobudzenie pracy serca. Przeskok prądu przez serce spowoduje, że to serce zacznie z powrotem pracować. Czy to może spowodować komuś zagrożenie, czy zrobić krzywdę? Nie. Jeżeli serce prawidłowo będzie pracowało, ten defibrylator nie da ładowania. To są praktycznie różnego rodzaju są defibrylatory. Od najprostszych tego typu są 2 guziki. Jeden guzik się załącza
drugi guzik jest czerwony. On dopiero się zapali w momencie, kiedy będzie informacja, że wskazana defibrylacja. Jeżeli założycie ten defibrylator prawidłowo i będziecie słuchać tego poleceń, które tutaj są w tym defibrylatorze, nic nikomu się nie stanie. Zobaczycie, jakie komendy daje, czy te komendy są zrozumiałe. Tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Czyli tryb szkoleniowy. Wezwij pomoc. Wyjmij elektrody z opakowania. Elektrody nigdy nie są podłączone. Tak jak tutaj jest pokazane. Podłącz elektrody do defibrylatora. Podłączone zostały i teraz te same elektrody do osoby poszkodowanej należy przykleić. Serce mamy z której strony? Lewej. Z lewej. Czyli jedna łyżka idzie. No gdzie mamy tu serce tego poszkodowanego? Dobrze mamy czy nie? No widzisz, trzeba się zastanowić, nie? Dobrze jest czy nie? No widzisz. I tak to prawidłowo wygląda, jeżeli chodzi o naklejenie tych elektrod. I dalej włączamy. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Wstrząs zalecany. Ładowanie. I zobaczcie, co się pokazuje. Naciśnij migający przycisk wstrząsu. Wstrząs 1. Zrealizowane. To może położyć tam. O, położymy tak. I możecie bezpośrednio teraz działać dalej, uciskając klatkę piersiową. On będzie cały czas mówił. Czy elektrody odklejamy? Nie. Przez 1 minutę i 45 sekund. On wam powie. Jeżeli coś stwierdzi, to zobaczcie, co powie. Kontynuuj przez 1 minutę i 30 sekund. Kontynuuj. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. I wtedy macie przerwać i nie dotykać pacjenta. Wstrząs zalecany. Ładowanie. Odsuń się. Naciśnij migający przycisk wstrząsu. I zobaczcie, do tego jest aktywny. Przycisk wstrząsu. Naciśnij ten. 1. I tak postępuj, jak będziecie postępować zgodnie z zasadami, nic wam się nie stanie. Przemek, pokaż, jak byś położył pozycja boczna. Co się dzieje z tą panią Karoliną? Tutaj, na policzek, noga. Można poprawić. Kontrola parametrów, dostęp do osoby jest. Przećwiczymy też te pozycje boczne, bezpieczne. Popatrzcie sobie na pierwszy rysunek. Pierwszy rysunek tutaj z góry, z tej strony, ręka, zobaczcie, do policzka przykładamy drugą rękę, przykładamy do policzka, nogę w kolanie lewej nodze uginamy, uginamy nogę w kolanie i przechylamy osobę na prawy bok. Jeszcze raz. Dole. Do polika. Lewa. Jedna noga. Jedna. Nie dwie. Jedna. To na rysunku jest ładnie zaprezentowane. Lewo. Tak. Policzek. Na którą stronę chodzimy? Na prawo, nie na lewo.